Dobra, zaczynamy teraz od początku, więc elegancko. I musimy doskoczyć do tego przycisku. Dobra. Udało się. I co, mamy coś tutaj? Nie, no nic tutaj nie widzę. A, widzicie? Coś nam się tutaj odpaliło, kurde, gdyby nie to, że ja tutaj wszedłem i wyszedłem do tego poziomu, to byśmy, kurde, sobie tego nie odblokowali już. A, widzicie? Dobrze, kurde, dobrze pomyślałem, żeby tutaj ten zrobić. Będziemy chyba Big Girl. Skąd ja to wiedziałem? No inaczej byśmy tutaj nie doskoczyli, taka jest prawda. O, i przynajmniej mamy ekstra życie, ponieważ w przeciwieństwie do innych platformówek i innych w ogóle gierek, tak jak widzicie tutaj, jak mamy jedno życie, to jest nasze ostatnie życie, więc zero żyć oznacza, że już w ogóle nie możemy dalej grać, więc no. Tak więc no, troszeczkę słabo bym powiedział. Troszeczkę słabo bym powiedział. Tak więc musimy niestety uważać na nasze żyćka. Bo jak będziemy mieli jedno życie i stracimy to jedno życie, no to już game over wlatuje. To nie ma jak w innych grach, co wy myślicie? 40 Wings to jest kurde inna gra. 40 Wings to jest gra, która... jednemu weźmie, drugiemu da. O, pamiętam jak ja się tutaj gubiłem za dzieciaka w tej sekwencji właśnie. W tej sekwencji się gubiłem, bo przez chwilę myślałem, że kurde źle idę i zacząłem panikować trochę. To na szczęście się tylko co jedynie upewniam, czy wszystko jest w porządku. Ale z tego co gra pokazuje, to jest w porządku, w porządalu. To jest w ogóle słabe w tej gierce, że na przykład kiedy zmieniamy się już w inną formę, to oni mimo co mogą cię atakować. To jest dla mnie niepojęte strasznie. Dobra, tutaj nie możemy iść. Temu możemy sprzedać gonga i sobie pójdziemy. Tak, możemy jak najbardziej. Ogólnie nie będę was tutaj zanudzał już jakby moim gadaniem odnośnie tego, że poziom wygląda bardzo fajnie i soundtrackowo jest bardzo spoko. Bo myślę, że wy o tym to doskonale wiecie. I tak, to, że jeżeli uważam, że coś jest dla mnie bardzo fajne po długim czasie, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że... pamiętajcie, że ja nie pamiętałem, jak się gra w tę grę. Pamiętajcie o tym, że ja nie pamiętam, jak się gra w tę grę, więc... znaczy, coś tam przez mgłę pamiętam, ale wiecie, o co chodzi. Nie mam takiej jakby na tyle dobrej pamięci, żeby sobie przypomnieć, że a, faktycznie tak robiłem, tak musiałem robić. Dobra, mamy tutaj zablokowane. A, musimy te kamery zniszczyć. Dobra, pamiętam, musimy te kamery zniszczyć. Dobra, i coś ten? Ta chyba się drzwi odblokują. Tak jest. Klamka się, że tak powiem, raczej nie klamka, Boże, jaka klamka? Kłódka się, kurde, złamała, więc możemy iść dalej. O, mamy tutaj Wingsa. Nie pierwszego, nie ostatniego. A, dalej mamy Big Girl. Elegancko. 16 tych. Jezu, przez chwilę znowu chciałem jak bio powiedzieć, koksów. A to nie są koksy, to są kurde koła zębate. Znaczy, koks to jest domyślna nazwa, ale ja na to mówię koła zębate i myślę, że to raczej jest taka poprawniejsza nazwa. Dobra, w pizdę wreszcie dostali, kurde.
elegancko. Tutaj 20 potrzebowaliśmy. Wiecie co, ja bym się mimo co cofnął, ponieważ tam były jeszcze, pamiętacie, tam była jedna brama z 20, więc ja bym się tam cofnął zobaczyć co i jak. A tu kamer i tak już nie ma. Aha. A, tu mamy Coxa. Wingsa. Jakiego Coxa? Czemu ja na Wingsa powiedziałem Cox? Ja pierdzielę. Jaka patola. Boże święty, ja się kiedyś normalnie nie wiem. Ja to się kurde kiedyś naprawdę mocno za głowę złapię i będę się zastanawiał, co ja w ogóle kurde pieprzę za farmazony w tym let's playu. Może to dlatego, że też jestem troszeczkę zmęczony dzisiejszym dniem, bo jednak byłem dzisiaj na działce z tatą i troszeczkę tam żeśmy sobie robili. Troszeczkę trzeba było się nadźwigać. No i plus pogoda, która jest oczywiście jak najbardziej spoko, ale no wiecie, czasami niektóre, w niektóre dni upały czasami męczą, no taka jest prawda, myślę, że się tutaj wspólnie zgodzimy. Tu mamy jakieś przejście. Dobra, nie będę nawet chyba zaczynał z tym. Tylko po prostu właśnie tutaj przejdę. Ponieważ tu mamy na razie dwa Wingsy uratowane. A tu przecież musimy jeszcze znaleźć ostatniego Wingsa oraz Dreamkeye. Bo na razie to mamy jednego i to mnie trochę niepokoi. To mi się bardzo nie podoba, to co teraz się tutaj wydarzyło. Wiecie co? Wydaje mi się, że będziemy musieli to działko właśnie zaatakować, ponieważ inaczej te drzwi się nie będą chciały nam odblokować, tak więc wróćmy sobie po naszego, po naszą Big Girl. Gdzie jest nasza Big Girl? Tu jest. Chodźmy po nią. Elegancko. Jak będziecie chcieli, to możemy zrobić tak, możemy się umówić na coś takiego, że kiedyś sobie ogramy wersję na Nintendo 64 na jakimś streamie, co wy na to? Mówię kiedyś, bo nie chcę od razu robić to po tym let's playu, bo wiadomo, będzie no przesyt jakby. 40 Wingsa też nie na tym to polega, wolałbym też za inne projekty się zabrać. Dobra. Udało się. Continue point. Oj, dobrze, żeśmy kurde idealnie stanęli na tym, bo to mogło się różnie skończyć i moglibyśmy kurcze pieczone, no, pływać w tym kwasie i no mieć game overa, nie? O nie. Na to nie pozwolę, nie ma takiej opcji, nie mam zamiaru tutaj game overować. Już widzieliśmy zresztą game overa, więc nie muszę nawet z tego robić jakiegoś osobnego materiału, tylko po prostu zobaczycie od razu na tym... na tym odcinku, kurde, game overa. Ciężko jest wycelować w tego koksa. Koło zębate, ja pierdzielę, no. Się naoglądałem, kurde, bio i teraz będę powtarzał, kurde, to co on. Ale to ciężko będzie chyba zdobyć. No, to będzie ciężko zdobyć.
Trzeba będzie, kurde, na to wyższe skoczyć. Albo jeszcze lepiej. Teraz możemy się cofnąć przecież. Oczywiście, że tak, możemy się cofnąć, więc cofnijmy się. Zdobędziemy Supergirl. I wtedy ogarniemy to. Pewnie, że tak. O, elegancko, o to chodziło. O, zetki mamy tutaj. Myślałem, że... O Jezus Maria, jaki odgłos. Przez chwilę myślałem, że jakoś sobie damy radę. A, dalej, Big Girl. Dobra, nic szczególnego tutaj nie mamy. Platformy w ogóle stoją nieruchome. Dobra, małpa dostaje w pierdziel. Jesteśmy w nowej sekcji. Ale żem to, kurde, ładnie zrobił. Nie, no to było, kurde, to było dobre, tak od razu do góry polecieć. Tu widzę, że dobrze, żem poleciał. Wiecie co? Tak sobie przypominam, że to chyba nie było... To chyba nie było tak, że ja Wingsa zapomniałem tutaj, tylko właśnie Dreamkeya zapomniałem. Tak, to było z Dreamkeyami, nie z Wingsami, tylko z Dreamkeyami. Dokładnie. A widzicie, kurde, jak sobie przypomniałem? Auć. Auć. To bolało. Właśnie, tędy nie byłem. Trzeba zobaczyć, co tutaj jest. To dopiero drugi. Tam u góry coś jest jeszcze. Ale tam się tak o nie dostanę, wiecie? To może być malutki problem. Kurde. Wiecie, co jest w ogóle fajne w zagrajmerstwie? W sensie w tym, co ja teraz na przykład robię, że ja robię let's play? Że ja sobie mogę tak z wami na luzie porozmawiać, że wy sobie to zobaczycie i sobie taki luźny materiał z tego zrobię. O Jezus Maria. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. O, możemy się teleportować do góry, super. Wracając do tego... Kurde. Jeszcze raz. Wracając do tematu, bo miałem niestety game overa, to musiałem jakby sobie ogarnąć na nowo, co i jak i gdzie. Wiecie, co jest w ogóle fajne w zagrajmerstwie? Fajne w zagrajmerstwie jest to, że ja sobie tak wyrobiłem tak na tyle taki luz, że ja sobie z wami rozmawiam tak, jakbym sobie z kolegą lub jakimś znajomym rozmawiał. Czyli na przykład, że wy sobie to obejrzycie i się tak zwracam do was jako do takich troszeczkę ziomeczków, nie? Oczywiście nie dopowiadajcie sobie nie wiadomo czego, no bo większość z was tutaj niestety nie znam. Więc żeby być tak stuprocentowo ziom i tak dalej, to musiałbym, wiecie, najpierw większość z was poznać. Wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wiecie, o co chodzi. I to jest w ogóle fajne, bo sobie coś takiego, kurde, luźnego wyrobiłem, że nie muszę aż tak spinać dupska, nie? Tylko sobie mogę na luzie tak porobić swoje. Masakra, ja pierdzielę. Dobra, dostaliśmy się. Co tutaj mamy? A, tu mamy, kurcze, pieczone drzwiczki, które warto byłoby zbadać. A, tutaj musimy mieć ninja, ale nie mamy niestety ninja. Jest trochę lipa. Ale teraz będziemy mieli chyba ninja, co nie? Coś takiego, bo tam był ten przycisk. A nie, nie mamy ninja.
Mamy cały czas Big Girl. Dobra, to pójdźmy wtedy do tej 40. Tutaj mielibyśmy Wingsa. To nawet nie możemy sobie go odblokować, więc to może nawet i lepiej. Coś mamy zablokowanego. Platformę mamy zablokowaną. I cały czas mnie rozwala ta kłódka, nie? Jak to wygląda? Tandetnie trochę. No ale na szczęście tutaj zetki mamy, więc źle się nie skończy. Przynajmniej tak mi się wydaje.